Łoszak zostaje z matką do momentu, kiedy ona w następnym roku się wycieli. I wtedy przeżywa bardzo trudny okres. Szokiem jest dla niego, bo matka go odgania. Jakiś tydzień, kilka dni przed wycieleniem matka odgania młode. One są kompletnie zagubione wtedy. Nie mogą sobie znaleźć miejsca. Zostają w tych okolicach, w których Klępa z nimi przebywała w danym czasie. Klępa idzie się wycielić. Po wycieleniu wraca i często jest taka sytuacja, że jeżeli ona miała łoszaka byka, to nie. Natomiast jeżeli łoszakiem jej była Klępa, to ta Klępa zostaje z nią i pomaga jej jakby w wychowaniu tego młodego, w ochronie jego do jesieni praktycznie, do bukowiska. Byłam taką sytuację, miałem na bagnie, kiedy w trakcie odbywania prac w terenie napotkałem właśnie Klępę z łuszakiem i przy niej była jeszcze Klępa zeszłoroczna. Także ta Klępa zeszłoroczna, ta młoda, odprowadzała łuszaka w bardziej bezpieczne miejsce, natomiast ta dorosła Klępa dosłownie na mnie warczała i osłaniała odwrót tej swojej córki razem z tym młodym łuszakiem. Także więzi rodzinne są bardzo silne. Nawet w bukowisku jest taka sytuacja, że byk, który zamierza zapłodnić Klępę, przychodzi do niej, ona jest gotowa do rui, zostaje z nią około tygodnia, ale nie może być agresywny w żaden sposób w stosunku do jej łoszaka, ponieważ ona wtedy od niego ucieknie. Widziałem takie sytuacje, kiedy bardzo agresywny, potężny byk, łopatacz przeganiał wszystkie byki z okolicy, biegał po kilkaset metrów w jedną i w drugą stronę na bagnie od krzaków do krzaków, odpędzał wszystkie byki, ale też był bardzo agresywny w stosunku do Klępy i łoszaka i ona po prostu od niego uciekła. Po kilku dniach widziałem, że jednak chyba ochłonął ten osobnik i samica wróciła i była z nim razem, natomiast no, w pierwszym momencie nie może wykazywać agresji w stosunku do młodego.